zapraszam z powrotem protoplasty. Wyciszyłeś? Tak, wskazujemy. Czy też używasz? Nie, 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 bo nie, 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 nie. Bolo jeszcze powróci. Więc potem jak Bob Dylan przewrócił się na motorze, potem jak nagrał płytę biblijną, to zaczął grać country, takie dość obskurne country wręcz, takie. Notabene najlepiej sprzedawane, jego najlepszą sprzedalność miał w tamtych czasach, mimo że no, obiektywnie artystycznie nie są zbyt dobre. Ale wiadomo. No jeszcze pomijmy historię Basement Tapes, ale jest historia Basement Tapes. Ale zaczął grać country, jak on się nazywał. Nikt jeszcze nie zbankrutował, nie deszacowując bez guścia amerykańskiej publiki. I więc właśnie o tym mówię, o National Skyline. W każdym razie. Nagle muzyka opuściła. I jest bodajże tak ze 2 lata, gdzie właściwie nic nie pisze. I napisał więc o tym piosenkę, że nic nie może napisać. Którą zaraz zagramy. Piosenka się nazywa Kiedy namaluje arcydzieło swoje. Gdzie właśnie on opowiada o tym, jak to wyjechał do Rzymu, szukając inspiracji i zadaje sobie pytanie, kiedy w końcu to arcydzieło napisze. Jesteśmy circa about na roku 71, jeżeli ktoś jest zainteresowany.